Bez względu na to, czy masz 20, 30, 40, 50 czy 60 lat, to jednej rzeczy jestem pewny. Na każdym z tych etapów masz jakieś problemy. I każdy z nas ma jakieś problemy. I jednocześnie każdy pragnie być szczęśliwy. Szczęście dla większości ludzi to życie, w którym pozbywają się swoich problemów. To wyobrażone idealne życie, to życie, w którym leżysz na leżaku, twoją twarz ogrzewa słońce, wiatr delikatnie muska cię po skroni, a ty czujesz to ogarniające poczucie ulgi. Czujesz taki beztroski stan, w którym nie musisz już o nic się martwić, już nie musisz się spinać. Kiedy jednak wracasz do chwili obecnej, widzisz jeden wielki bałagan. Widzisz piętrzące się problemy, czujesz permanentny stres i to obezwładniające poczucie, że nie potrafisz tego zmienić. Czujesz się dokładnie tak, jak po przyjeździe na wyczekiwany urlop nad morzem, kiedy okazuje się, że zupełnie nie trafiłeś z pogodą. Jest tak źle, że nawet nie łudzisz się, że coś z tego będzie, bo miało być słońce, miało być 25 stopni, a jest deszcz, zimny wiatr i patrzysz w niebo i nie widzisz perspektyw na poprawę pogody. I dokładnie tak się czują ludzie nieszczęśliwi. Liczyli na piękne życie, a czują, że dostali w ich mniemaniu coś zupełnie przeciwnego. I w tym filmie pokażę ci, że to nie twoje trudności są problemem. To nie metaforyczna zła pogoda jest tym, co czyni cię nieszczęśliwym. Pokażę ci trzy perspektywy, które moim zdaniem rzucą zupełnie nowe światło na to, jak się czujesz na co dzień. Najpierw pokażę ci, jak wygląda wzorzec myślenia, przez który ludzie są nieszczęśliwi w zasadzie do końca swojego życia. I jeśli zauważysz podobieństwa do własnych konstrukcji mentalnych, to będziesz wiedzieć, czego należy unikać. Potem pokażę ci wzorzec myślenia i działania ludzi, którzy mimo obiektywnie dużych życiowych dramatów potrafią łapać w życiu taki mental, że czują się na co dzień nawet lepiej niż ci, którzy obiektywnie mają wszystko. I na końcu tego filmu pokażę ci sześcioetapowy model, który ja stosuję w moim życiu od dawna i który pomógł mi zarówno z trudnymi porażkami zawodowymi, jak i nieszczęściami osobistymi, których doznałem w ostatnich latach. I po tym filmie powinieneś poczuć moment ulgi i patrząc w niebo, mieć wrażenie, że te chmury mogą się rozstąpić, a ty zaczniesz dostrzegać pierwsze promienie słońca. Natomiast jeśli zaczniesz żyć według tego modelu, to tych dni słonecznych będzie coraz więcej, a ty staniesz się człowiekiem, który sam tworzy twoje szczęście, a nie oddaje je na pastwę losu. Jeśli oglądałeś moje poprzednie filmy, to wiesz, że wiele moich koncepcji czerpię z wiedzy autorów, którzy żyli w bardzo odległych czasach. Na przestrzeni wieków powstawały dzieła, które dawały ludziom wskazówki, jak żyć i w co wierzyć, aby nadać temu życiu jakiś sens. I na podstawie tych ksiąg powstawały całe religie, takie jak chrześcijaństwo, judaizm czy islam i wiele innych mniejszych. W ostatnim stuleciu do prób naszego zrozumienia świata dołączyła nauka i badania naukowe wiele wierzeń podważyły, ale równie tyle potwierdziły. Wiemy więcej na temat pracy naszego mózgu i próbujemy to jakoś zintegrować z tym, co w naszym życiu nieuchwytne, popularnie nazywamy to duszą czy też duchowością. I w samym centrum tej integracji znajduje się to, co nadaje znaczenie temu, co doświadczamy, czyli nasza świadomość. Jakość życia, które prowadzimy, jest częściowo ukształtowana przez reakcje chemiczne w naszym organizmie, wzajemne oddziaływania biochemiczne między różnymi organami, delikatne impulsy elektryczne między synapsami w mózgu, ale także takie strukturyzowanie wiedzy, którą kultura wpaja w naszą świadomość. Mimo to, w istocie, nasze prawdziwe doświadczenie życia, nasze działania i uczucia z tym związane zależą jednak od tego, jak interpretujemy i jak przeżywamy nasze myśli i uczucia, ale także od rozumienia wspomnianych procesów chemicznych, biologicznych i społecznych. I ludzie nieszczęśliwi interpretują te doświadczenia w sposób, który czyni ich nieszczęśliwymi. Jeśli zanurzysz się w świat rozwoju osobistego, to dowiesz się od trenerów motywacyjnych, że każdy może wszystko i każdy ma równe szanse.
Ale to nie jest prawda. Świat nigdy tak nie działał i nie działa. To, jak ktoś żyje, zależy przede wszystkim od jego płci, wieku i pozycji społecznej oraz kilku innych przypadkowych czynników. I te okoliczności umieszczają człowieka w czymś na kształt przegródki. Bo przyznaj, że jest istotna różnica w doświadczeniu życia przez 7-letniego chłopca z patologicznej, rozbitej rodziny, który trafia do domu dziecka, a chłopca, który urodził się w kochającym domu, powiedzmy lekarzy, którego rodzice właśnie zapisali na zajęcia nauki gry na instrumencie i chodzącego do prywatnej szkoły językowej. To są fakty. O tym, czy ktoś urodził się biedny, czy z jakimś defektem fizycznym, czy wyposażony w urodę i pełne konto w banku, nie decyduje sprawiedliwość. Przychodząc na świat, jesteś zdany na los. I tylko ty wiesz dokładnie, co do tej pory to życie ci zaoferowało. Ale spójrzmy nieco głębiej. Mimo, że życie obu wspomnianych chłopców jest w jakimś stopniu ustawione w początkowym okresie życia, to nadal nie wiemy, jak będzie wyglądać w przyszłości. Bo kiedy dzieci wchodzą w dorosłość, oprócz tego, że ich losem nadal rządzi przypadek, w coraz większym stopniu do gry włącza się własny rozum. Prawdopodobnie, statystycznie nadal tak zwane lepsze życie czeka chłopca z bogatej rodziny. Ale pojawiają się nowe okoliczności, które mogą to zmienić. Bo bogate dziecko może wpaść w złe towarzystwo, może uzależnić się od narkotyków, może nie mieć dość uwagi od zapracowanych rodziców, może zbudować nieudany związek, może popaść w głęboką depresję i w sumie wegetować przez resztę życia. Może zaprzepaścić szansę daną przez los. A biedny chłopiec może wejść w dorosłość, czując w sobie tą olbrzymią motywację do zarobienia pierwszych pieniędzy. Może mieć w sobie upór w dążeniu do celu, bo życie nauczyło go walczyć. Może z obrzydzeniem patrzeć na alkohol, bo nie chce być takim samym ojcem, którego tak bardzo mu brakowało. Może znaleźć partnerkę, która doceni jego zalety i zbuduje w nim poczucie wartości, czego nie zrobili wcześniej rodzice. On może zbudować udane i wartościowe życie. I u podstaw, tak jak powiedziałem, tych skrajnych dróg leży przypadek. Ale kierunek, jaki ostatecznie utworzą, zależy od świadomości i wiary w to, że można to zrobić. Ludzie, którzy uwierzą, że mogą wpłynąć na swój los, są tymi, którzy będą umieć modyfikować interpretację swojego losu, a ostatecznie też jakość swoich doświadczeń. Bo ostatecznie to właśnie jakość tej chwili obecnej, to doświadczenie teraźniejszości przez twoje odczucia, twoje myśli i działania jest tym, na co masz wpływ. Nie masz wpływu na przeszłość, ale masz wpływ na to, jak interpretujesz te doświadczenia. Negatywne myśli i emocje nigdy nie są czymś, czego się, wiesz, możesz pozbyć na zawsze. Ale bardziej chodzi o to, ile czasu na nie przeznaczasz i czy umiesz przełączyć się w tryb, który działa na twoją korzyść. To, co robisz ze swoim czasem na poziomie twoich myśli, emocji i działań, jest w długim terminie tym, co tworzy udane życie. Ale ludzie w tym zakresie myślą zero-jedynkowo. Zakładają, że to, czy ktoś jest szczęśliwy, czy nie, zależy od okoliczności zewnętrznych. Tylko, że jeśli weźmiemy dwie osoby, które mają identyczne życiowe doświadczenia, to możemy zaobserwować zupełnie skrajne różne poziomy szczęścia. Czyli ludzie nieszczęśliwi na poziomie myśli, emocji i działań przeznaczają czas na to, co czyni ich nieszczęśliwymi. Natomiast ludzie szczęśliwi postępują odwrotnie. I skala tych stanów zależy od czasu i energii, jakie poświęcamy czynnościom, które do nich prowadzą. Ludzie nieszczęśliwi ogromną część swojej uwagi poświęcają na użalanie się nad sobą i trawienie przykrych doznań. I na poziomie myśli nazywamy to ruminacją. Kiedy stale ruminujesz, czyli trawisz negatywne myśli, które prowadzą do odczuwania negatywnych emocji, to zabierasz sobie zdolność do skupiania się na zadaniach, które dają poczucie porządku i siły. A zaburzony ład wewnętrzny prowadzi do zaburzonego ładu zewnętrznego i odwrotnie. Twoje negatywne zachowania niszczą w tobie wewnętrzny spokój i koło się zamyka.
Około 1/3 typowego życia spędzamy na spaniu, około 1/3 na robieniu tego, co musimy i około 1/3 na robieniu tego, co chcemy robić. I skala nieszczęścia zależy od sposobu, w jaki wypełnisz ten czas właściwą energią. Jeśli w 1/3 czasu wolnego trawią Cię negatywne emocje, przez 1/3 życia wykonujesz pracę, której nienawidzisz, a do tego jeszcze tą 1/3 życia źle sypiasz, bo przejmujesz się, jak wyglądają pozostałe 2/3 Twojego życia, to będziesz na końcu skali nieszczęścia. Z drugiej strony, szczęśliwi ludzie lubią swoją pracę lub przynajmniej nie wywołuje ona w nich negatywnych emocji, a w czasie wolnym aktywnie tworzą swoją rzeczywistość i w konsekwencji dobrze śpią. I ta prosta proporcja prowadzi do, jak dla mnie, do oczywistego wniosku. To od Ciebie zależy poziom Twojego szczęścia, bo masz wpływ na to, jak spędzasz czas wolny, co robisz w celach zarobkowych, a w konsekwencji także na to, jak się wysypiasz. Zapraszam Cię więc do kolejnej sekcji, w której opowiem Ci, jak poprawić każdy z tych obszarów. Subtelna różnica pomiędzy szczęśliwymi a nieszczęśliwymi ludźmi wynika ze sposobu nadawania wartości. Wartość jest fundamentem ludzkiego zachowania, komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. Wartość to historia, jaką sobie opowiadasz. To sygnał znaczenia w Twojej psychice. Wartość to jest sposób, w jaki pozycjonujesz w swoim umyśle to, co skupia Twoją uwagę. I ludzie dążą do zdobywania tego, co w ich opowieści ma znaczenie. Społeczeństwo, a w szczególności to żyjące w erze kapitalizmu, będzie Cię przekonywało, że wartość tkwi w rzeczach, które powinieneś kupić. Czyli najpierw Ty wkładasz energię w pracę do wytworzenia wartości produktu lub usługi. Za ten wkład otrzymujesz ekwiwalent w postaci pieniędzy, który następnie wymieniasz na inne produkty lub usługi, których wartość powstała pracą, a więc energią Twoją czy też innych ludzi. Czyli zadaniem marketingu jest sprawienie, abyś tym produktom nadał wyższą wartość, niż o nich sądziłeś, zanim marketingowy przekaz pozyskał Twoją uwagę. Jeśli wcześniej w ogóle nie myślałeś o zakupie, potem myślałeś, że nie zapłaciłbyś za to więcej niż 500 zł, a na końcu płacisz 1000 zł i sam przed sobą uzasadniasz ten zakup, to znaczy, że ktoś wykreował w Tobie wyższe postrzeganie wartości. I teraz pewnym paradoksem jest to, że zgodziłeś się pracować 2 razy dłużej na posiadanie tej konkretnej rzeczy i za każdym razem dziwisz się, że po jakimś czasie po zakupie jesteś dokładnie w tym samym położeniu emocjonalnym, co wcześniej. I wiesz, nie chodzi o to, że kupowanie rzeczy jest złe. Problem jest w tym, że to ktoś inny, a nie ty sam, potrafi kreować w swoim czy też twoim umyśle określone wartości. Problemem jest to, że przenosisz swoją skumulowaną energię do systemów, których wartość dąży do zera. Bo wszystkie rzeczy, na których rzekomo ci zależy, w momencie zakupu tracą na wartości. Możesz sądzić, że dzięki nim lepiej wyglądasz, lepiej się czujesz i podobasz się sobie i innym ludziom, tylko tu znowu pojawia się pytanie o wartość. Kiedy budujesz swoją wartość opierającą się na okładce, a nie na treści, to będziesz przyciągał ludzi, dla których liczy się powierzchowność. Kupowanie jest bardzo dobrym przykładem tego, jak ludzie nadają wartość. Załóżmy, że masz opłacone już wszystkie rachunki, jedzenie, paliwo i tak dalej, i zostało Ci 1000 zł nadwyżki. To, co zrobisz z tą nadwyżką, jest cholernie ważne, bo załóżmy, że zarabiasz 50 zł na godzinę, a więc te 1000 zł to 20 godzin Twojej skumulowanej energii. I tę energię możesz przeznaczyć na zakup kolejnych markowych butów lub kolejnych gier na konsolę. Tym sposobem ich wartość będzie dążyć do zera, bo Twoje buty się zniszczą, a gry zdeaktualizują. Ale możesz jej też użyć w systemach, w których ta zainwestowana energia będzie się kumulować i zyskiwać na wartości. Bo 1000 zł może być użyte do nauki specyficznych umiejętności rynkowych, dzięki którym wzrośnie wartość Twojej pracy.
może być użyta do zakupu 20 książek, które zmienią twoją perspektywę patrzenia na życie. Może być użyte do 5 romantycznych kolacji na mieście z twoją partnerką, które to umocnią wasz związek. Możesz za to kupić karnet na siłownię, który zmieni twoje ciało i otworzy drzwi do partnera, który również ceni zdrowie, siłę i dyscyplinę, czy też do 10 korepetycji twojego dziecka z dziedziny, z którą ma problemy. Wartość tych działań zobaczysz dopiero wtedy, kiedy zmienisz perspektywę i spróbujesz sobie odpowiedzieć na pytanie, co ma dla ciebie prawdziwe znaczenie. Ludzie uważają, że w życiu brakuje im motywacji, ale tak naprawdę brakuje im jasności, co ma dla nich wartość. Tym bardziej, że nie jest ona stała i uniwersalna. Ona zmienia się w czasie, wraz z nabieraniem dojrzałości. To, co kiedyś było dla mnie ważne, czy też dla ciebie, dzisiaj może się wydawać płytkie i nic nieznaczące. Refleksja zmusza nas do zmiany celów. Dlatego kreowanie wartości wymaga czasu i zaangażowania. Ale zanim to się ujawni, to pociąga oczywiście nas to, co powierzchownie atrakcyjne, bo mózg nie rozbudował w sobie jeszcze wystarczającego wzorca głębokiej wartości. Ten wzorzec tworzy się w samym środku naszego autentycznego ja. Nie tego wykreowanego przez media lub zewnętrzne oczekiwania. Wartość musisz nadać sam, rozbudowując w sobie wewnętrzną autentyczność. Dzięki temu stworzysz zdrowe relacje z sobą i innymi ludźmi, a w konsekwencji reputację, zarówno na poziomie swojej marki osobistej, jak i przekazu, który głosisz innym ludziom, czy też całemu światu. Wszystkie wyniki w dowolnym obszarze twojego życia wynikają wprost z wartości, jakie wnosisz do każdego projektu. Zobacz, że twoja relacja zależy od wartości, jaką wnosisz w związek. Twoje zarobki wynikają z wartości, jaką wnosisz na rynek. Twoje ciało zależy od wartości jedzenia, jakie spożywasz. A twoja uwaga zależy od postrzeganej wartości dla ciebie samego. Tak długo, jak wnosisz wartość do dowolnego systemu, w którym funkcjonujesz, tak długo będziesz kontrolował w nim porządek. A wnoszenie wartości do systemów odbywa się przez rozwój umiejętności. Jeśli mielibyśmy użyć terminologii biznesowej, to poszukiwanie życiowych wartości jest działaniem strategicznym, natomiast rozwijanie wartościowych umiejętności to działania operacyjne. To na tym poziomie człowiek zyskuje sprawczość nad kierunkiem formowania się systemu. A każdy system, aby nie ulegał entropii, czyli chaosu, potrzebuje dostarczenia energii. Jeśli dobrze zdiagnozujesz potrzeby systemu, to będziesz umiał dobrać do niego odpowiedni zestaw wartościowych umiejętności, a energia, jaką w to włożysz, nie pójdzie na marne. I każdy człowiek dysponuje w tej kwestii ograniczonymi zasobami i musi sam zadecydować, na co je poświęci. Załóżmy, że od 8 do 16 pracujesz, wprowadzając porządek w systemie zarabiania pieniędzy, aby móc się utrzymać. Pozostałe obszary twojego życia, takie jak związek, ciało, rozwój osobisty, są równoległymi systemami. Jeśli nie będziesz dostarczał do nich energii, to one będą dążyć do chaosu, czyli wspomnianej entropii. Dlatego tak istotne jest, co robisz w tak zwanym czasie wolnym. Jeśli na przykład postanowisz, że twój czas wolny poświęcasz umiejętności grania na konsoli, to bez dwóch zdań rozwijasz tę umiejętność i pewnie rozwalisz FIFA każdego, kto pojawi się w twoim domu. Pewnie nawet głęboko wierzysz w to, że odpoczywasz, a po pracy możesz robić w sumie co ci się tylko żywnie podoba. Ale to podejście jest błędne, bo ono zakłada, że pozostałe systemy są statyczne. Ale nie są. I jeśli nie wkładasz w nie energii, to one będą się rozpadać. Więc nie w tym rzecz, że granie w gry jest złe co do zasady, bo nie jest. Chodzi o to, abyś rozumiał, że twoja dzienna dystrybucja energii w różne systemy ma cholernie duże znaczenie. Moim zdaniem
najwyższą sztuką jest świadomość właściwego balansowania pomiędzy wszystkimi ważnymi obszarami w naszym życiu. Umiejętności mogą być postrzegane na dwa sposoby. Z perspektywy ciekawości i z perspektywy powinności. I tylko ta pierwsza perspektywa pozwala wydobywać z człowieka to, co najlepsze, czyli moim zdaniem kreatywność. Ciekawość za pośrednictwem dopaminy uruchamia naturalną skłonność do uzupełniania luki w wiedzy. To sprawia, że rozwijanie umiejętności jest pozytywnie kojarzone. Jeśli umiejętności prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów, to dodatkowo wzmacniają w człowieku poczucie skuteczności, które jest niewidocznym z zewnątrz mentalnym kapitałem do prowadzenia twórczego i satysfakcjonującego życia. Człowiek z kolei rozwijający umiejętności z perspektywy powinności nigdy nie osiągnie pełni swojego potencjału, bo narzucona z zewnątrz wola nie wytworzy w nim pełnego zaangażowania. A bez zaangażowania nie będzie pracował w stanie przepływu. A stan przepływu, zwany też stanem flow, czy też stanem optymalnego doświadczenia, jest tym, co warunkuje rozwój umiejętności. Tylko wtedy, kiedy będziesz świadomie zwiększał poziom trudności zadania względem posiadanych umiejętności, w twoim mózgu będą zachodzić procesy związane z aktywnym uczeniem się. Narzucona wola z kolei sprawia, że człowiek robi tylko to, czego wymagają narzucający wolę. Więc po osiągnięciu pułapu, którego narzucający oczekiwał, wpada się w etap stagnacji. Jeśli wpadłeś w taki etap w twojej pracy i nie widać na horyzoncie możliwości ich zwiększania, to musisz mieć świadomość, że grasz wyłącznie w grę od pierwszego do pierwszego. Otrzymujesz wynagrodzenie, które zapewnia ci przetrwanie, ale twoja wartość netto jako pracownika nie rośnie. Może i twój staż pracy i zaufanie pracodawcy lekko ją podbija, ale niemożliwe jest, żeby pójść do twojego pracodawcy i poprosić o 100% podwyżki, zgadza się? Nie ma ludzi niezastąpionych, mówią wtedy przedsiębiorcy. Natomiast twoje zarobki mogą wzrosnąć dwukrotnie, a nawet więcej, ale tylko wtedy, jeśli twoja wartość jako pracownika wzrośnie również dwukrotnie, a zwiększy się tylko wtedy, jeśli rozbudujesz twoje kompetencje i zapewne będzie to się wiązało z wyższym stanowiskiem lub prawdopodobnie ze zmianą pracy. Każda dziedzina życia ma tak zwane kluczowe umiejętności, niezbędne do tego, aby sukces mógł stać się realny. Rolą człowieka, który aspiruje do tego, aby urzeczywistnić dowolne marzenie, jest stałe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakich umiejętności jeszcze potrzebuje i jak zamierzam je wytrenować. I ta postawa wymaga świadomego, takiego specyficznego sposobu myślenia, który w skrócie polega na otwartości umysłu. I dam ci ciekawy przykład. W jednym z ostatnich filmów to było bodajże o wolności finansowej, widziałem pod filmem komentarz jednego z komentujących, że to jest nierealne albo dla psychopatów. I ten komentarz idealnie pokazuje stan umysłu osoby, która nigdy nie zrealizuje aspiracji wykraczających poza jej poziom rozumienia rzeczywistości. Po pierwsze, ta postawa obrazuje tak zwany fixed mindset, który Carol Dweck w swoich badaniach opisała jako przekonanie o trwałości cech. Takie osoby zakładają, że to, co potrafią, jest czymś trwałym i nie można tego zmienić poprzez pracę. Osoba z fixed mindset, który możemy przetłumaczyć jako nastawienie na trwałość, wypowiadając się, że coś jest nierealne albo dla psychopatów, ma w tym sensie rację, bo z nastawieniem, które aktualnie prezentuje, to jest dla niej nierealne. I druga sprawa, z którą też się zgadzam, wolności finansowej faktycznie nie osiągną normalni ludzie, nazwani przez mojego szanownego komentującego psychopatami. Bo do realizacji tego celu potrzebne jest myślenie nieszablonowe i działanie zupełnie sprzecznie z tym, co się powszechnie uważa. Nasza stadna skłonność do bycia normalnym oznacza w istocie nie narażanie się na niebezpieczeństwo. Kiedy poruszasz się w masie, a przed tobą i
za tobą, po bokach idą inne owce, które mają podobną skłonność, to trudno jest wyskoczyć przed szereg i postąpić odwrotnie. Masa szybko sprowadzi cię na ziemię i nakaże, abyś się nie wygłupiał. Dlatego tak cenna jest rada, abyś świadomie dobierać ludzi, z którymi się przebywa, bo to będzie twój punkt odniesienia. Chcąc wprowadzić nieszablonowe zmiany w życiu, kluczowa jest zmiana stada, z którym się idzie. I w tym komentarzu nierealne albo dla psychopatów jest jeszcze coś typowego dla sztywnych umysłów. Jest nim zrzucenie z siebie odpowiedzialności, a więc usunięcie dysonansu poznawczego. W ten sposób mózg zabezpiecza nasze zdrowie psychiczne. Bo powiedz, że łatwiej jest żyć ze świadomością, że moje przekonania i działania są ze sobą spójne. Zdeprecjonowanie kogoś lub czegoś, kiedy ktoś lub coś jest poza naszym zasięgiem, jest typową zagrywką mózgu, którego zadaniem jest zapewnienie nam zdrowia psychicznego. Ale zastanawia mnie coś jeszcze. Dlaczego osoba z takim przekonaniem trafiła na mój film? Dlaczego chciała go obejrzeć? I dlaczego zadała sobie trud skomentowania go? I tu dochodzimy do sedna problemu. Pomimo tych wszystkich ograniczających przekonań i prób negowania życiowych możliwości, gdzieś tam głęboko tliło się lub nadal tli to marzenie, które wraca jak bumerang w postaci złości, że gdzieś są ludzie, którym to się udało. Ale nie widzą tego, że ci ludzie mieli wizję, którą urzeczywistniali przez lata mozolnej pracy nad rozwojem umiejętności, które do tego doprowadziły. Ludzie, którzy są programowani od dzieciństwa do niewychylania się i wyhamowywania swoich pragnień, nie widzą siebie jako fenomenalnej maszyny do urzeczywistniania abstrakcyjnych idei. Więc kiedy siebie tak nie widzą, to nie zastanawiają się, jakie umiejętności trzeba rozwinąć, jakie umiejętności musi rozwinąć ta maszyna, aby wizja stała się rzeczywistością. Wtedy jedyne, co im pozostaje, to zawężona perspektywa własnych ograniczających myśli i emocji. Reasumując, potrzeba nabywania umiejętności ujawnia się tylko wtedy, kiedy człowiek wyruszy w nieznane. Stąd ludzie, którzy przez lata poruszają się utartymi ścieżkami, nie czują potrzeby uczenia się, bo ich umysł ustawił się w znanych ramach, które ograniczają horyzont zajrzenia w niezbadane. Ironia takiego podejścia polega jednak na tym, że mimo iż dążą do ograniczania ekspozycji na dyskomfort, to odczuwają permanentny stres, za który obwiniają wszystko i wszystkich, tylko nie siebie. Tymczasem problem tkwi w sztywności ich myślenia i niezdolności do zmiany perspektywy patrzenia na siebie oraz na rzeczywistość, w której funkcjonują. Potrzeba rozwoju umiejętności to jedno, natomiast tym, co wprowadza tę ideę w życie, jest skupienie. Skupienie jest jak mięsień i wymaga trenowania. Trening realizowany jest przez powtarzania i prowadzi do programowania. Ono natomiast jest realizowane przez nawyki, które poskładane w jedną całość stanowią system nazywany rutyną. Część wspólna osób osiągających i nieosiągających to powtarzanie, a różnica tkwi w rodzaju powtarzanych zachowań. Każde działanie i niedziałanie programuje twój wzorzec postępowania. Dlatego najlepszym predyktorem twoich przyszłych zachowań są działania wcześniejsze. Bo stare nawyki stanowią największą trudność w osiąganiu dowolnego nowego celu. Nawyk kończy się reakcją, a zaczyna bodźcem. I problemem większości ludzi jest to, że próbują dokonać zmiany jedynie poprzez zmianę reakcji. I to podejście jest przeważnie nieskuteczne, bo silna wola, dzięki której opieramy się staremu wzorcowi, szybko się wyczerpuje. Aby zwiększyć skuteczność, musimy też coś zrobić w miejscu, gdzie nawyk się zaczyna, czyli wpłynąć na rodzaj bodźców. Dlatego dobrym posunięciem jest przeprojektowanie lub zmiana środowiska, w którym funkcjonujesz.
Twój mózg musi przestać kojarzyć określone miejsca, sytuacje i ludzi z zachowaniem się w określony sposób. Zmiana pracy, zmiana zamieszkania, partnera czy grupy, w której przebywasz, może sprawić, że część bodźców, czyli tych wyzwalaczy nawyków, które odpowiadały za wzorzec twojego zachowania, ulegnie wyciszeniu. I to da ci pewną przestrzeń do wprowadzenia nowych zasad w twoim życiu. Typowa definicja skupienia oznacza wytężoną uwagę w jakimś krótkim przedziale czasowym. I dobrze to widać u dzieci. Kiedy mówisz do nich w momencie, kiedy mają coś innego do roboty, to twoje słowa rzadko docierają do ich mózgów. I wie to każdy rodzic, który próbuje na przykład mówić do dziecka pochłoniętego bajką. Dopiero po jej wyłączeniu dzieci mogą przełączyć uwagę na ciebie. Dziecko nie ma jeszcze na tyle rozwiniętej jaźni, żeby zarządzać swoim skupieniem. Nie stwierdzi w pewnym momencie, że musi odinstalować tego Netflixa, bo on stoi w sprzeczności z jego długoterminowymi celami. Bo to jest domena nie tyle ludzi dorosłych, ile ludzi dojrzałych. Ludzie dojrzali znają swoje wartości i potrafią zauważyć, kiedy ich zachowania są świadome, a kiedy są aktywowane impulsami z zewnątrz. I za każdym razem, kiedy zaczynasz reagować na kuszące bodźce, zamiast tworzyć rzeczywistość opierającą się na twoich celach, to tracisz skupienie. Z kolei umiejętność wyłapywania tych momentów przez błyski świadomości stanowi właśnie o twojej skuteczności. Bo twoja skuteczność jest mierzona proporcją świadomego działania do działania narzuconego przez zewnętrzne pokusy lub normy, jakie narzuciło ci społeczeństwo. Łapanie się na tym wzorcu jest przejęciem kontroli nad małpią częścią naszych mózgów i jest w istocie przejęciem kontroli nad całym naszym życiem. Dlatego skupienie nie jest tylko wytężoną uwagą w krótkim przedziale czasowym. Jest formą sztuki życia w zgodzie z własnymi intencjami. Jeśli oglądasz ten film od początku, to możesz poczuć lekkie przytłoczenie ilością informacji. Ułożyłem więc tę wiedzę w prosty, sześcioetapowy model, który moim zdaniem jest wystarczający do tego, aby wieść udane i satysfakcjonujące życie. Oto te sześć etapów. 1. Określ problem. 2. Określ wartości. 3. Określ cel. 4. Określ umiejętności. 5. Określ proces i eksperymentuj. I 6. Dystrybuuj energię. I teraz pokrótce omówię każdy z tych sześciu etapów. 1. Określ problem. Problem to ograniczenie lub cierpienie, które nierozwiązane skutkuje emocjami drenującymi naszą siłę witalną. Problem to w zasadzie wszystko to, co cię uwiera. I większa część populacji nie rozumie ludzkiej natury, więc nie potrafi zinterpretować sygnałów, które próbują dotrzeć do świadomości. Większość ludzi wie, że coś boli, ale nie potrafi tego zdiagnozować. Biorą więc tabletkę przeciwbólową, która co prawda nie rozwiąże ich problemu, ale na jakiś czas pozwoli o nim zapomnieć. A jak rapował OSTR, to że problem zapomnisz nie znaczy, że zniknie. Współczesne tabletki przeciwbólowe to media społecznościowe, generalnie telefon, kompulsywne jedzenie, alkohol, narkotyki, pornografia czy gry komputerowe. Ta tania dopamina pozwala na moment poczuć się lepiej, ale z uwagi na jej uzależniający charakter sprawia, że czujemy coraz większe ssanie na te chwilowe przyjemności. I to oddala nas od istoty problemu. Czasami bywa tak, że uda nam się wyjść z tego destrukcyjnego cyklu, ale jesteśmy dopiero w połowie drogi, bo przyczyna tego zachowania jest nadal nierozwiązana. I wtedy dość łatwo wpaść w inne uzależnienie. Dlatego określając problem, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie. Jeśli miałbym zmienić jedną rzecz w moim życiu, która potencjalnie może wpłynąć na wszystkie inne, to co by to było? I to pytanie potrafi otworzyć skrywane przez lata pragnienia,
z którymi od dawna nie chciałeś się konfrontować. Numer 2. Określ wartości. Różnimy się pod wieloma względami. Mamy odmienne systemy wartości, odmienne konteksty życiowe, odmienne doświadczenia. Dla mnie na ten moment wartością nadrzędną jest moja rodzina, ale na Twoim etapie może to być budowanie finansowego bezpieczeństwa. Wartość to jest historia, jaką opowiadasz sam sobie na poziomie emocjonalnym, bo prawdziwa wartość budzi w nas głębokie emocje. Jeśli tworzysz jakiś cel, nawet świetnie brzmiący i logiczny, ale nie wywołuje on w tobie żadnego poruszenia, to nie jest to cel zbudowany na twoich wartościach. I ja tak się czułem, kiedy najpierw studiowałem, a potem przez kilka lat pracowałem w branży rolniczej. Na poziomie logicznym to była bardzo dobra decyzja i mogła zapewnić mi spokojne i obfite życie, ale nic w związku z nią nie czułem. Po latach udało mi się połączyć kilka kropek z mojego życia. Zauważyłem, że najlepiej wspominam doświadczenia zagranicznych wyjazdów jako student, wyjazd do Danii, wtedy z moją narzeczoną na kontrakt siatkarski, chodzenie po górach, czy czytanie angażujących książek z takim nowym, świeżym spojrzeniem, które pokazywały mi nową perspektywę myślenia. I wszystkie te doświadczenia budziły we mnie emocje i zorientowałem się, że mają jedną cechę wspólną. One wszystkie były fizyczną lub mentalną podróżą w nieznane. I wtedy odkryłem, że jedną z moich podstawowych wartości jest odkrywanie. Uwielbiam poznawać i uczyć się nowych rzeczy, więc ścieżka kariery, w której wszystko było jasne, nie mogła dać mi pełni szczęścia. Numer 3. Określ cel. Kiedy wiesz już, co cię uwiera i co naprawdę cenisz w życiu, zyskujesz świadomość wizji i antywizji twojego życia, czyli wiesz, czego chcesz i czego nie chcesz. I teraz, pomiędzy tymi dwoma punktami musisz stworzyć most. I most, długość tego mostu określa cel, jaki sobie wyznaczysz. Cel jest konkretnym i mierzalnym rezultatem końcowym twojego wyobrażonego dążenia. Moim celem po odejściu z rodzinnego biznesu było stworzenie własnej firmy, która będzie generować większe dochody. Moją wartością było ruszenie w nieznane i poznawanie swojego potencjału, natomiast pieniądze stały się po prostu jakąś obiektywną miarą tego, jak mi idzie. Zrealizowanie celu, dojście do końca tego mostu, nie oznacza końca mojej podróży, bo cel jest wyłącznie elementem gry. Tworzę te cele, aby gra w nieznane miała elementy, dzięki którym staje się angażująca. I mówiłem o tym więcej w filmie Życie z grą, do którego tutaj gdzieś znajdziesz link. Moja gra nigdy się nie skończy, bo wartość, jaką jest odkrywanie, znajduje się ponad moimi celami. Wartość określa sens tego, co robię. Ludzie, którzy wyznaczają sobie cele wyłącznie finansowe, bez tej wizji wartości, w pewnym momencie zapędzają się w kozi róg i odbija się to na ich zdrowiu fizycznym, psychicznym i relacjach. Bo cel powinien być manifestacją życiowych wartości. A ci, którzy uważają, że pieniądze rozwiążą wszystkie ich problemy, zwykle ich nie mają. Co więc jest twoim celem? Czego chcesz od życia? Jeśli coś przychodzi ci do głowy, nie próbuj się od razu cenzurować. Nie wstydź się swoich marzeń. Bądź śmiały. Później przyjdzie czas, żeby pomyśleć o wykonalności. Numer 4. Określ umiejętności. Do przejścia po wspomnianym moście potrzebujesz umiejętności. Są one tym, co ludzie pozbawieni świadomości uznają za zdolność, czyli że są to cechy nabywane wraz z kodem genetycznym. Ludzie nieświadomi patrzą na przykład na występ znakomitego sportowca i widzą dar. Ludzie świadomi patrzą na to samo i widzą pracę. Na poziomie rozumienia rzeczywistości mają skrajnie różne postawy. Jedni zakładają, że z czymś trzeba się urodzić, a inni, że trzeba to wypracować. Talent i naturalne predyspozycje oczywiście występują na poziomie jednostek, natomiast żaden talent niepoparty treningiem nie ma racji bytu z perspektywy dużych osiągnięć. Wpływ talentu zaciera się wraz z rozwojem umiejętności na przestrzeni lat. Jest jak 10-metrowa przewaga na starcie
podczas maratonu. I wiem, że są tutaj osoby, które są tuż przed 40 lub grubo po 40 i pewnie zastanawiają się, ile możliwości nie udało mi się już wykorzystać. I pewnie to prawda. Ja na przykład nie zrealizowałem mojego celu sportowego, jakim była gra w plus lidze w siatkówkę. I biorąc pod uwagę moje ograniczenia fizyczne, mam 39 lat, nie jest to już możliwe. Natomiast z racji tego, że moją wartością jest rozwijanie potencjału, który może być wyrażany w wielu różnych obszarach życia, wyznaczam sobie nowe cele właśnie w innych obszarach. Na przykład pod względem osiągnięć grę w plus lidze można porównać do posiadania na YouTubie 100 tysięcy subskrypcji. To jest taka ekstra klasa internetowa. I zobacz, ten cel nie ma ograniczeń wiekowych. Ponadto w niszy, w której działam, moje doświadczenie, moje 39 lat może być już moim atutem w odróżnieniu od sportu, jakim jest siatkówka. I do realizacji takiego celu potrzebny jest konkretny zestaw umiejętności, takich jak tworzenie dobrych tytułów i miniatur, szukanie ciekawych tematów, o których będę pisał i mówił, pisanie angażujących treści. Taką umiejętnością jest zbudowanie odpowiedniego napięcia podczas takich filmów, czy nagrywanie i właściwe używanie kamery, mikrofonu, oświetlenia. Taką umiejętnością jest edycja filmu po nagraniu, edycja dźwięku itd. I zobacz, że te umiejętności nie muszą być wartościowe dla Ciebie, ale są wartościowe dla mnie, bo realizują mój cel, który wynika z moich wartości. I pewnie po osiągnięciu tych celów znajdę sobie nowe i na przykład stworzę jakieś oprogramowanie lub napiszę książkę, nie wiem. Ta decyzja dopiero przede mną. Ale na tym etapie życia te umiejętności są tymi, którym poświęcam dużo czasu. Jeśli wiesz już, co jest Twoim celem, zastanów się więc, a najlepiej wypisz, jakie umiejętności musisz rozwinąć, aby ten cel osiągnąć. Numer 5. Określ proces. Proces jest systemem, który wypełnia drogę pomiędzy tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie chcesz dotrzeć. I trudno to oszacować procentowo, ale myślę, że jeśli gdzieś ludzie wykładają się podczas osiągania celów, to najczęściej dzieje się to na etapie powtarzania dziennych zadań. Każdy proces ma jedną szczególną cechę, która sprawia, że trudno jest w nim wytrwać. Jest nim brak natychmiastowych wyników. Kiedy ludzie wyruszają w drogę do celu, oczekują liniowego wzrostu. Czyli chcieliby, aby każdy ruch, każde zaplanowane działanie przynosiło proporcjonalny efekt. Innymi słowy, chcieliby za każdym razem widzieć, że posuwają się do przodu. I to się zdarza w zadaniach o charakterze ilościowym. Na przykład, kiedy chcesz schudnąć, no to widzisz lecące w dół kilogramy. Kiedy chcesz napisać książkę, widzisz kolejne zapisane strony. Kiedy zarabiasz, nie wiem, jako twórca, grafik na Instagrama, to kolejne godziny produkują kolejne obrazy. Ale wiele działań nie ma takiego charakteru. Wiele z nich, zanim coś wyprodukujesz, wymaga wielu godzin pracy bez feedbacku z rzeczywistości. Jeśli Twoim celem jest na przykład zwiększenie dochodów jako przedstawiciel handlowy, a umiejętnością, która Cię do tego doprowadzi, jest umiejętność sprzedaży, to zanim to nastąpi, czeka Cię długa droga nauki i treningu. Na przykład mój przyjaciel od kilku miesięcy realizuje cel, jakim jest zwiększenie sprzedaży w jego firmie. Zapisał się na mentoring sprzedażowy, odbywał masę spotkań online i ćwiczeń, wykonywał próbne telefony, analizował to wszystko z doradcą, i z marnymi efektami. Potem zmienił mentora, na nowo tworzył materiały i skrypty, wdrażał nową metodologię i ponownie ćwiczył. I gdzieś po drodze miał kilka kryzysów. I po wielu tygodniach i wydaniu, myślę, że dwukrotnie większych pieniędzy niż planował, coś kliknęło. W rozmowach czuł się swobodniej i powoli zwiększał skuteczność w rozmowach telefonicznych. I zobacz, że jego proces jest długi, a wyniki, których oczekuje, pojawiają się dopiero na samym końcu. Ja wiem, że on da radę, ale pytanie, ile osób na pewnym etapie by się poddało. Aby wytrwać w procesie, musisz zrobić 3 rzeczy. Po pierwsze, zaufać procesowi. Po drugie, trenować zgodnie z założeniami.
i po trzecie mierzyć proces, a dopiero potem wyniki. Zaufanie do procesu to przekonanie, że to, co robisz, ma sens, ale wymaga czasu. Trenowanie zgodnie z planem to pojawianie się na treningu pomimo braku wyników. A mierzenie procesu, a nie wyników, to budowanie poczucia skuteczności i motywacji opierających się na wykonywaniu założonych celów treningowych. I wynik jest efektem ubocznym procesu, ale bardzo często nie jest znany czas, kiedy to nastąpi. Stąd najlepszą metodą jest mierzenie tego, na co masz wpływ, czyli pojawianie się na treningu. I ostatni etap, szósty, dystrybuuj energię. Zobacz, każdego dnia budzisz się rano i masz przed sobą następujące pytanie. Jak powinienem zaplanować mój czas i zarządzać energią, aby przybliżyć się do celów? Bo jeśli tego nie zrobisz, twój czas i energia zostaną przejęte przez innych ludzi. Jeśli od rana będziesz reagował, a nie tworzył twój dzień, opierając się na twoich celach, to będziesz służył realizacji celów narzuconych z zewnątrz. Ludzie nie szanują swojego czasu i energii, bo zakładają, że jest to coś, co w sumie mają w nadmiarze i do tego za darmo. Takie, powiedzmy, zgubione 100 zł boli ich bardziej niż zmarnowany dzień. Natomiast w moim modelu czas jest inwestycją i należy traktować go podobnie jak pieniądze. Dystrybucja energii zawsze zaczyna się od celu i procesu, który ma do niego doprowadzić. Spróbuj o nich zapomnieć, a zobaczysz, że twoja energia momentalnie ulegnie rozproszeniu. Dlatego polecam wydrukowanie tego, co zaplanujesz i powieszenie w najbardziej widocznym miejscu w twoim mieszkaniu. Bo zanim zbudujesz właściwą rutynę, musi minąć dość czasu, aby mózg zauważył powtarzające się bodźce i poprzez efekt tak zwanego torowania zwiększył prawdopodobieństwo wystąpienia oczekiwanej przez ciebie reakcji. Warto w tym celu zbudować dwie szczególnie istotne rutyny. Rutynę poranną i wieczorną. Zadaniem mojej rutyny porannej, która zaczyna się pobudką o 5:20, jest doprowadzenie mnie do biurka o godzinie 6 i rozpoczęcie pisania, które trwa do godziny 7. Z kolei zadaniem mojej rutyny wieczornej, która zaczyna się gdzieś około 20, jest zaśnięcie pomiędzy 22 a 22:30. I istotą rutyny porannej jest wykorzystanie energii kreatywnej, która pojawia się po 7 godzinach snu, a istotą rutyny wieczornej jest uspokojenie umysłu, refleksja i przygotowanie się do nocnego odpoczynku, który zapewni mi energię na kolejny dzień. Tak wygląda mój model tworzenia udanego życia. Daj proszę znać w komentarzu, z którym z etapów masz największy problem. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, zrób to proszę teraz, a będziesz na bieżąco. Tymczasem trzymaj się. Do zobaczenia.